to, w jaki sposób dbamy o siebie, to ma ogromny wpływ na to, jak jesteśmy postrzegane, postrzegani jako ludzie. Choć ja uważam, że nieodłącznym elementem urody człowieka jest uroda wewnętrzna, czyli to, co nosimy w sobie. I to, co bez względu na to, jakie jest nasze opakowanie, emanuje z duszy naszej, z oczu. Więc wydaje mi się, że żeby zadbać o urodę, to oczywiście należy zadbać o to, jak powiedziałam, opakowanie, ale też i o wnętrze. Moim nawykiem jest, zwróciłam na to uwagę, ponieważ obserwowałam przez jakiś czas moje przyjaciółki czy koleżanki w teatrze, czy znajome na polu prywatnym, zmywanie makijażu. To jest, ja mam, że tak powiem kolokwialnie, fioła na tym punkcie. Ja po prostu nie jestem w stanie nałożyć kremu, dopóki nie jestem pewna, że zmyłam z twarzy wszystko, co było, zwłaszcza jeśli tam się pojawił makijaż wcześniej, a zwłaszcza makijaż, który nasz zawodowy makijaż etyczny. Ja uwielbiam chodzić do kosmetyczki. Odkryłam to stosunkowo późno, jako już bardzo duża dziewczynka. Nie wiem, miałam 40 kilka lat. Wybrałam się po raz pierwszy do kosmetyczki i to było genialne, bo nagle zdałam sobie sprawę, że w środku dnia nie dość, że robię dobrze swojej cerze, swojej skórze bezpośrednio, to działam też na nią pośrednio pozytywnie, bo zasypiam. Ja u kosmetyczki zawsze zasypiam. Także ilekroć zdarzało mi się trafić na panią kosmetyczkę, która lubiła ze mną rozmawiać, to już tam więcej nie zawitałam. Moja pani kosmetyczka, która robi mi zabiegi, maseczki fantastyczne, która mi robi zabiegi, korzystając z tych kosmetyków DNA, stwierdziła, że moja po pewnym czasie, znaczy to było moje spostrzeżenie, ale utwierdziłam się, że to nie są tylko moje pobożne życzenia, ale tak jest w istocie, bo ona też stwierdziła, że moja społeczność się fantastycznie reaguje na te kosmetyki. Rozjaśniła się i tak jakby to powiedzieć, ja mam takie poczucie, że ona jest dobrze wykarmiona. Dziękuję za to, że mogłam, miałam szansę spotkać się z produktami Mezoesthetic, bo rzeczywiście mi służą i bardzo sobie cenię, bardzo je sobie cenię i bardzo się z tego cieszę. I cieszę się ze spotkania z Państwem, tak krótkim, ale miło mi ogromnie. Życzę miłego dnia.